Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj ostatni odcinek z piątą kolejką mistrzostw widzów mojego kanału grupy G i Hanam zostały. Zaczynamy oczywiście z grupą G. Chińskie znaczki kontra Kuba Pardyka i tutaj w tej grupie na prowadzeniu Patrick Skarc 12 punktów, czyli komplet zwycięstw. Natomiast na drugim miejscu chińskie znaczki, 7 punktów. Na trzecim Konradek Jeziorski, 4 punkciki. I ostatnie miejsce Kuba Pardyka, niestety 0 punktów, więc teraz jest ostatnia szansa, żeby zakończyć te rozgrywki z honorem. Chociaż jeszcze później zostanie jeden meczyk, szósta kolejka, więc jeszcze będą szanse. Tak więc... Rozpoczynamy pierwszy mecz dzisiejszego odcinka. Chińskie znaczki kontra Kuba Pardyka, piąta kolejka w grupie G. 209, 201, 1, 0 chińskie znaczki. 203, 223 mamy 1, 1. 206, 245, 2, 1 wygrywa Kuba. 232, 211, czyli 2 do 2 remis. Obaj po punkciku. Sobie to zaraz zapiszemy. Czyli Kuba w końcu pierwsze punkty zdobył. A teraz drugi meczyk. Patryk Skarcz kontra Konradek Jeziorski. Czyli teraz jeżeli Konradek nie wygra. No to raczej ciężko będzie o awans z tej grupy. Bo Patryk Skarcz już awansował. 12 punktów, chyba jako jedyny ma komplet do tej pory i zaraz zobaczymy czy w piątej kolejce również piąte zwycięstwo będzie tak więc teraz lecimy z drugim meczykiem w tej grupie Patrick Skarcz kontra Konradek Jeziorski 209-211 1-0 dla Konradka 208-203 1-1 206, 209, 2 1, wygrywa Konradek Jeziorski. 207, 226, 3 1, zwycięstwo Konradka. 31 wygrywa Konradek. No i w tym momencie niskie znaczki 8 punktów, a Konradek 7. Więc pomiędzy tymi dwoma zawodnikami rozegra się batalia o ostatnie miejsce z tej grupy. Tak więc teraz przechodzimy do grupy. Ha, mamy meczyk Polska Real Barcelona TV, kontra krupek 1987. I tutaj, w tej grupie, na prowadzeniu, właśnie Polska Real Barcelona 8 punktów na drugim miejscu Krzychu YouTube i Wojtek Góra po 6 punktów. I na końcu krupek 1 punkcik. Więc jeszcze jakieś szanse krupek ma, ale musi bezwzględnie wygrać. Ten pojedynek i liczyć, że w drugim meczyku będzie remis. Wtedy są jeszcze jakieś szanse na awans. Zaczynamy. Pierwszy meczyk w grupie H, piąta kolejka. Polska Real Barcelona kontra Krupek. 202, 194, 1-0, Polska Real Barcelona. 203, 211, 1-1. 212, 218, 2-1 wygrywa Krupek. 232, 212, czyli 2 do 2. 2, 2 po punkciku. No i krupek, niestety, odpada w tym momencie. A Polska, Real, Barcelona już jest bardzo blisko awansu. Przechodzimy do drugiego meczyku w tej grupie. Wojtek Góra kontra Krzychu YouTube. No i tutaj bardzo ciekawy pojedynek. Oboje mają po 6 punktów. Więc kto wygra, będzie bliżej awansu. Dobra, mamy to i zaczynamy dzisiaj ostatni pojedynek już na tym odcinku. Wojtek Góra kontra Krzychu YouTube. 209, 201, 1-0 dla Wojtka. 219, 206, 2-0. 224, 229, 2-1. 232, 238, 2 do 2. No, czyli tu jeszcze jest wszystko niewiadome. Remis drugi w tej grupie. Tak więc, moi kochani, to wszystko pozostała nam ostatnia, szósta kolejka, i wtedy już będziemy wszystko dokładnie wiedzieć. Tak więc żegnam się z Wami, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.